Ludzkość od zarania dziejów zadaje sobie pytanie, co lepsze, jedna kość 16 GB, czy dwie kości po 8 GB? No dobra, z tym od zarania dziejów to może trochę przesadziłem. W każdym razie pod poprzednim materiałem pojawiła się propozycja, aby sprawdzić konfigurację single channel oraz dual channel w laptopach. Dlatego dzisiaj przedstawię Wam wyniki, jak wiele jesteśmy w stanie zyskać bądź stracić w zależności od danej konfiguracji w grach i kilku programach. Cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Temat, myślę, jednokanałowej i dwukanałowej pamięci w komputerach jest raczej wałkowany dość często. Gorzej jest z materiałami, które pokazują, jak ta różnica ma się właśnie do laptopów, a jeszcze mniej jest materiałów, gdzie można spotkać konfigurację Intel oraz AMD. W dzisiejszym materiale sprawdzimy to na dwóch laptopach, które mają 4 rdzenie 8 wątków. Jeden jest z procesorem Intela, drugi jest z procesorem AMD, więc będziemy mogli sprawdzić te różnice pomiędzy konkretnymi procesorami. Jeśli chodzi o upgrade RAMu, jest to proces raczej dość prosty, przynajmniej w przypadku nowoczesnych laptopów gamingowych. Akurat w moim przypadku, czyli w egzemplarzu Dream Machines oraz HP, sprowadziło się to do tego, że musiałem odkręcić dolną klapę, no i wymiana czy dołożenie pamięci to już zasadniczo jest hehe bułka z masłem. Natomiast gorzej jest w przypadku ultrabooków, gdzie niestety często już spotyka się praktykę, że kości są lutowane do płyty głównej i często po prostu nie mamy wpływu na to, czy laptop będzie pracował w konfiguracji single czy dual channel, no i także jest gorzej z rozszerzaniem tej pamięci. W dzisiejszym materiale mam 3 kości HyperX DDR4, 2 kości 8-gigabajtowe oraz jedną kość 16-gigabajtową. Jako bonus zestawimy te dzisiejsze wyniki z tych testów z poprzednim materiałem, gdzie testowałem te laptopy w konfiguracji 8-gigabajtowej, tak abyśmy dodatkowo mogli sprawdzić, czy jakieś gry rzeczywiście korzystają z większej ilości pamięci operacyjnej. Myślę, że zanim przejdziemy dalej, warto by sobie było odpowiedzieć, skąd bierze się ten teoretyczny wzrost wydajności na pamięci dwukanałowej, czyli gdy mamy dwie kości. Oczywiście w dużym uproszczeniu, bez wchodzenia w jakieś mega zawiłe szczegóły, pozwala nam to zwiększyć przepustowość pomiędzy procesorem a pamięcią RAM. No i mając do dyspozycji troszeczkę lepsze transfery, eliminujemy wąskie gardło, no i wówczas procesor powinien chodzić nieco szybciej. Tutaj jest również taka mała uwaga, o której dużo osób zdaje się zapominać. Jesteśmy również w stanie zyskać nieco wydajności, jeżeli chodzi o zintegrowane układy graficzne, ponieważ niezależnie od tego, czy wybierzemy IGPU Intela czy AMD, korzystają one ze zwykłego RAMu jako własnego VRAMu, przynajmniej bardzo często. Jednakże w przypadku zintegrowanego układu Vega od AMD, ten układ rezerwuje sobie 2 GB właśnie zwykłej naszej pamięci operacyjnej i korzysta z niej jako ze swojego, powiedzmy, VRAMu. Dlatego zastosowanie konfiguracji dual channel w ultrabookach często może nam dać nie tylko oczywiście wzrost wydajności samego CPU, ale także wzrosty zintegrowanego układu graficznego. Dzisiaj jednak skupimy się głównie na laptopach gamingowych z dedykowanymi kartami, jednakże jeżeli kiedyś chcielibyście, żebym sprawdził, jak ta sytuacja wygląda w ultrabookach, to dajcie mi znać w komentarzach. Zerknijcie sobie jeszcze na specyfikacje testowanych laptopów. Zaczynamy od Counter-Strike'a Global Offensive, a ja już czuję się, jakbym dostał na dzień dobry z plaskacza w twarz na rozbudzenie. Moi drodzy, przewaga prawie 90 klatek w konfiguracji dual channel. Autentycznie przez 5 minut zbierałem szczękę z podłogi i nie mogłem uwierzyć w zaobserwowane wyniki. Ale tak, Counter-Strike jako gra bardzo mocno procesorowa tutaj dostaje naprawdę potężnego kopa ze strony dwukanałowej pamięci. W przypadku procesora AMD również widzimy wyraźny wzrost wydajności z konfiguracji single channel do dual channel, a także z upgrade'u z 8 GB na 16.
Wiedźmin 3 w Nowigradzie na ustawieniach wysokich jest to miejsce bardzo procesorowe, co również tutaj widać. Mamy znowu przewagę pamięci Dual Channel. Procesor AMD również wydaje się zyskać troszeczkę wydajności w przypadku konfiguracji Dual Channel. Natomiast miejsce graficzne nie wydaje się specjalnie korzystać z dobrodziejstw pamięci dwukanałowej i bardzo podobnie zresztą jest w przypadku procesora AMD. Różnica na poziomie 2 FPS-ów myślę, że to w granicach błędu. Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach wysokich widzimy znów całkiem niezły wzrost wydajności. W przypadku konfiguracji z procesorem AMD również możemy mówić o wzroście na poziomu kilkudziesięciu FPS-ów. Gdy zdecydowałem obniżyć ustawienia graficzne na średnie, tutaj również widać przewagę, która układa się w ten sam sposób i analogicznie wygląda to na procesorze AMD. Assassin's Creed Odyssey jest znany również z całkiem sporego obciążania procesora i tutaj również mamy czarno na białym wyniki, konfiguracja Dual Channel również święci swoje triumfy, no i nie inaczej jest, gdy zerkniemy na konfigurację z procesorem AMD. Metro Exodus znane jest z tego, że bardzo mocno korzysta z karty graficznej, no i nie ma tutaj jakiegoś wielkiego przeskoku pomiędzy konfiguracją single channel a dual channel. Sytuacja wygląda również bardzo podobnie w przypadku zastosowania procesora AMD. Overwatch na ustawieniach wysokich, mamy tutaj również profit na poziomie kilkudziesięciu klatek w konfiguracji dual channel. W przypadku procesora AMD różnica jest bardzo duża, ponieważ mówimy tutaj o przeskoku niemal 100 FPS-ów. No i na zakończenie Red Dead Redemption 2, które znane jest również z tego, że bardzo mocno obciąża wyłącznie kartę graficzną. No i tutaj bez żadnych niespodzianek również różnica pomiędzy single channel a dual channel jest znikoma. Natomiast w przypadku procesora AMD widzimy znaczną różnicę, zwłaszcza przy większej ilości pamięci operacyjnej pracującej w konfiguracji Dual Channel. Dorzućmy do tego wszystkiego jeszcze benchmarki. W Cinebenchu R15 tendencja jest dość nierówna, wyniki jednak są zbliżone. W przypadku procesora AMD możemy mówić o delikatnym wzroście. Gdy przejdziemy do Cinebencha R20, tutaj również sytuacja się powtarza analogicznie, delikatny spadek po stronie Intela, no i mamy delikatny wzrost po stronie AMD. Program do montowania bliski mojemu sercu, czyli DaVinci Resolve. Film Full HD wyrenderował się najszybciej na konfiguracji Dual Channel. Myślę, że nie jest to zaskoczenie, jako że korzysta to bardzo mocno z procesora. Tak samo zresztą jest w przypadku procesora AMD. Konfiguracja Dual Channel kończy nieco szybciej. Gdy wrzuciłem tutaj film 4K, sytuacja również się powtarza. Konfiguracja Dual Channel poradziła sobie najszybciej i sytuacja wygląda analogicznie w przypadku procesora AMD. Możemy tutaj mówić o delikatnym wzroście wydajności w przypadku konfiguracji Dual Channel. No moi drodzy, jesteśmy po prezentacji wyników i szczerze mówiąc, ja jestem ogromnie zaskoczony, bo wiedziałem, że okej, Dual Channel jest w stanie dać nam troszeczkę na wydajności, jednakże nie myślałem, że w niektórych grach przewaga Dual Channel będzie aż tak ogromna. Jestem tutaj zaskoczony oczywiście przede wszystkim Counter-Strike'iem, ale z drugiej strony interesujące wydarzenia podziały się również w grze Assassin's Creed oraz Shadow of the Tomb Raider. Po dzisiejszych testach doszedłem do takiego wniosku, że gry, które korzystają mocno z procesora, tutaj rzeczywiście mają największe benefity, gdy zastosujemy pamięć właśnie nie jednokanałową, a dwukanałową. A tak jak widzieliśmy w przypadku Red Dead Redemption 2 czy Metro Exodus, które bardziej zażynają karty graficzne, no tamte różnice no, były znikome, można śmiało powiedzieć. Dlatego jeżeli ktoś z Was będzie kiedyś zastanawiał się nad upgrade'em, to musicie liczyć się z tym, że wzrost wydajności nie będzie w każdej grze. Jednakże jeżeli zajmujecie się pracą na waszym laptopie, renderujecie filmy, bądź robicie zadania, które wymagają mocy obliczeniowej procesora, no to tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie zyskać troszeczkę na wydajności. Jeżeli gracie w gry, które mocno obciążają proca, no to tutaj czasami jesteśmy w stanie zyskać naprawdę całkiem sporo. Więc myślę, że zostawię Was z taką myślą, że jeżeli macie pamięć single channel w Waszym laptopie, to może najwyższa pora, żeby zaupgrade'ować to na dual channel.
Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał był dla Was przydatny, że czegoś się dowiedzieliście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!